Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o handle z CMS-ach, także nie zapominajcie o łapce oraz o subskrypcji, a ja zapraszam do oglądania. Jak nazwa mówi, Gatsby to jest generator stron statycznych, natomiast już dawno zostało to wyparte i można to nazywać nawet generatorem stron dynamicznych. Z tego względu, że w bardzo łatwy sposób możemy tworzyć blogi lub po prostu jakieś CMS-y właśnie w technologii Gatsby'ego. Takie rozwiązania dostarczają nam handle z CMS-y. Oczywiście sami jesteście w stanie napisać całego CMS-a, natomiast praktycznie wiem, że handle z CMS-y nie odstają i naprawdę warto ich używać. Na ekranie widzicie moją przeglądarkę, gdzie mam otwarte trzy strony z handle z CMS-ami. Pierwszy handle z CMS to jest Graph CMS, jest to jeden z najpopularniejszych, tak samo jak po nim Datto CMS. Tutaj wchodzimy w tego linka i mamy Datto CMS-a. Ostatni, ale tego nie używałem, to jest WordPress. No i WordPressa pewnie znacie, ja go nienawidzę, natomiast tutaj za bardzo nie jest dużo o tym powiedziane. Ja też z tego nie korzystałem, chociaż wiem, że da się połączyć Gatsby'ego z WordPressem. Teraz tak, w praktyce częściej pracowałem z Datto CMS-em, natomiast możecie się spotkać z takimi zdaniami i to faktycznie tak jest, że w Datto CMS-ie, jeżeli przekroczy się jakiś limit danych lub limit tworzonych template'ów właśnie pod wasze, tak jakby nie wiem, artykuły, no to te stawki są horrendalnie duże i ciężko czasami jest po prostu dla małego projektu, to znaczy bardziej dla takiego średniego projektu, znaleźć fajną stawkę w Datto CMS-ie. Ponieważ jeżeli chcecie zrobić jakiś, nie wiem, blog, kiedy dodajecie jeden post na dwa dni, no to spoko, możecie użyć takiego Datto CMS-a. Natomiast kiedy ma być to troszeczkę bardziej rozbudowane, no to radziłbym na początku przeczytać marketplace, czyli generalnie ile to kosztuje i co za ile się płaci. Sorry, w ogóle pricing, nie marketplace. Jeżeli chodzi o Graph CMS-a, no to generalnie w większości tylko go przeklikałem, no i stworzyłem tam jeden czy dwa projekty. Z tego względu w tym kursie po prostu przeprowadzimy sobie wszystko przez Datto CMS-a. Zrobimy sobie takiego mini bloga, pokażę Wam jak tworzyć contenty, modular contenty, no i jak te dane implementować do Waszego projektu. Natomiast w praktyce połączenie Datto CMS-a z GraphQL-em tak jakby teoretycznie nie będzie się niczym różnić. W sensie, jeżeli zrozumiecie mechanikę, jak będziemy to robić z Datto CMS-em, to połączenie z Graph CMS-em nie będzie dla Was stanowiło żadnego problemu. Też nie spodziewajcie się tego, że zrobimy jakąś zaawansowaną aplikację. Nawet nie mam layoutu przygotowanego, więc po prostu zrobimy sobie jakieś wyświetlanie postów, które zdefiniujemy sobie w Datto CMS-ie, czy też wyświetlanie stron właśnie pod te posty. Także nie ma co przedłużać, w tym odcinku tyle. Zapraszam do następnego, trzymajcie się, cześć.